Cześć wszystkim, z tej strony Narek i witam was w kolejnym odcinku pogadankowym. Zauważyłem, że naprawdę polubiliście tego typu filmy, bo wasza aktywność w komentarzach jest naprawdę świetna. Wyrażacie swoje opinie, swoje zdanie na te tematy, które ja w odcinkach poruszam, czy poruszamy, tak jak w przypadku filmu Dlaczego starsze farmingi miały klimat. Ogólnie wasza aktywność jest ogromna, spieracie się tam, czy to ze sobą, czy nawet ze mną w odniesieniu do tego, co mówiłem w filmie, więc to jest fajne i dzisiaj mamy kolejną okazję do takiej dyskusji, ponieważ bierzemy sobie tutaj do pogadania, myślę, że dosyć ciekawy i ważny temat, a mianowicie, dlaczego farming jest aż tak popularny? Zdawałoby się proste pytanie, no ale może nie wszyscy wiedzą, że farming sprzedaje się w naprawdę ogromnych ilościach, znaczy tam nie wiem jak to można powiedzieć, w ilu kopiach, no ale generalnie chodzi mi tutaj o to, że tak jak mówię, może nie wszyscy wiedzą, ale farming potrafi, kiedy wychodzi, strącić z rankingu popularności po premierze takie gry jak Call of Duty i jeszcze jakieś inne w ogóle, zdawałoby się, wielkie tytuły. Pamiętam taką sytuację, to był chyba, to było gdzieś przy okazji premiery albo 19, albo 17, gdzie tam jakiś artykuł się pojawił, że farming wychodząc z rankingu chyba Steama strącił właśnie Call of Duty, które jakieś wychodziło, nie? Więc no to tylko pokazuje, że jak bardzo popularna jest ta gra. Wtrącę się dosłownie na chwilkę, żeby zaprosić was na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie w najniższych cenach znajdziecie gry, dodatki do gier, czy karty podarunkowe, na przykład, nie wiem, na Xbox Golda, Game Passa, czy jak to się tam teraz nazywa. Tego typu rzeczy tutaj też znajdziecie, a jeśli interesują was konkretnie gierki, no to cóż, farming, proszę bardzo, 40% przeceny, można sobie 22 tutaj kupić. Jest 17, jest 19, nawet 11 tutaj, zobaczcie, się znalazła, więc jeśli brakuje wam jakiejś części farminga, czy dodatku do jakiejś części farminga, no to zobaczcie, że tutaj ceny są, myślę, że naprawdę świetne. Jeśli ktoś chce mieć na przykład wszystkie dodatki do 22, które wyjdą w tym roku, no to proszę bardzo, Season Pass wam to zapewni. Płacicie stówkę i macie wszystkie DLC, jakie wyjdą łącznie z tym dużym DLC, które prawdopodobnie będzie no bardzo słowiańskie, a może nawet i polskie, czyli tutaj ta wioska, którą widzicie na tym screenie. Więc cóż, zachęcam do zapoznania się z ofertą. Jeśli nie interesuje was farming zbytnio, no to proszę bardzo, cała masa różnych popularnych gierek jest tutaj do znalezienia. Zachęcam, wpadajcie, a my lecimy dalej z odcinkiem, już nie przeszkadzam. I zebrałem sobie dzisiaj 5 takich powodów, które myślę, że wpływają właśnie na to, dlaczego ta gra jest aż tak chętnie kupowana, aż tak po prostu popularna. 5 powodów, które będę sobie po kolei omawiał od stopnia, mówiąc jakby na 5. miejscu, ten powód, który najmniej wpływa na to, aż do miejsca pierwszego, gdzie mamy powód, który najbardziej decyduje o popularności tej gry. Mam nadzieję, że się dobrze wypowiedziałem, się troszeczkę tutaj zagmatwałem. Na ekranie będą sobie lecieć wasze screeny. Wasze screeny, które wysyłacie na Discordzie, także jak widzicie, warto wstawiać zdjęcia, bo mogą się znaleźć na odcinku, nigdy nie znacie dnia ani godziny. Pozdrawiam tutaj serdecznie wszystkich Discordowiczów, jeśli jeszcze nie jesteście na Discordzie, zachęcam, macie link w opisie. Dołączajcie i działajcie sobie tam, oczywiście wedle regulaminu. No ale przechodząc już tutaj do tego, o czym w ogóle na tym odcinku mamy do pogadania. Dlaczego farming jest tak popularny? Zdawałoby się, symulator farmy, nie? Ktoś by usłyszał, no tam pewnie tylko jacyś fanatycy, jacyś rolnicy sobie grają, nie? A okazuje się właśnie, że ta gra się sprzedaje w milionach egzemplarzy, w milionach. Już nie mówiąc tutaj o zarobkach, jakie ta gra generuje dla wydawcy. No i tak jak już powiedziałem, zebrałem sobie tutaj 5 takich, myślę, że głównych powodów. I na miejscu 5, czyli tym najmniej wpływającym na popularność gry, co nie znaczy, że mało wpływającym, mam tutaj zapisane to w ten sposób, że jest to po prostu coś nietypowego. Jest to gierka niszowa. To znaczy, kto gra głównie w tę grę? No, przeważnie są to rolnicy lub dzieci rolników, czyli no osoby, które troszeczkę gdzieś tam ogarniają to rolnictwo, chcą sobie po prostu też przed komputerem poczuć się, no jakby sobie gdzieś tam działali w polu. Więc jest to naprawdę taka niszowa gierka na pewno nie dla każdego, no bo
pomyślmy sobie o takim GTA, nie? No to w GTA, no to praktycznie chyba każdy grał. To jest gra, no niemalże można powiedzieć, dla wszystkich. No, myślę, że nie ma osoby, która by nie słyszała o GTA. No a Farming jest właśnie taki przeznaczony dla ścisłego grona odbiorców, nie? Oczywiście, że no każdy sobie może kupić tę gierkę, ale nie każdy będzie, wiecie, grał w to i miał takie same odczucia, jak my mamy na przykład grając. No bo oczywiście jest tam masa jakichś streamerów, czy ogólnie osób, które sobie kupują tę grę i totalnie się nie znają na rolnictwie. No ale to jest, nie wiem, podejrzewam, że z 5% w stosunku do 95%, którzy rzeczywiście ogarniają tę grę. Więc... No, nie oszukujmy się. Samo to grono rolników, czy właśnie dzieci rolników, ludzi związanych z rolnictwem, nie jest małe. Naprawdę... Zobaczmy sobie, jak dużo jest gospodarstw w Polsce i ogólnie na świecie. No i często tego typu osoby chcą sobie po prostu w jakąś gierkę rolniczą pograć. I nikt tak, wiecie, o tych ludziach właśnie ze wsi, czy o rolnikach, aż tak często nie mówi. Ale kiedy te osoby sobie byśmy podliczyli, no to rzeczywiście jest ich bardzo dużo. No i w sumie jedyna gierka, którą mają do pogrania, jeśli chodzi o rolnictwo, no to właśnie jest Farming. Więc to też wpływa na popularność, nie? Że ta gra jest tak naprawdę niszowa, ma to swoją niszę, ale można tutaj płynnie w sumie przejść do powodu czwartego, czyli brak konkurencji. Ta gra nie ma praktycznie żadnej konkurencji. Próbowały różne gierki, był Agrar, miał być Cutland Crops, były jeszcze jakieś różne naprawdę, powiedziałbym nawet wysrywy. No bo często to były gry, które były robione tylko chyba po to, żeby zarobić, mam wrażenie. Oczywiście, że tam były też takie powody, klapy tych gier, jak na przykład brak licencji, jakieś niedopracowania, ale to tylko właśnie pokazuje, jak bardzo wyrobioną pozycję na rynku ma już Farming, nie? I naprawdę ciężko jest zagrozić tej grze. To naprawdę musiałby jakieś wielkie studio, typu, nie wiem, EA, Ubisoft, czy tam cokolwiek innego. Oni musieliby po prostu w pewnym momencie się skapnąć, że ej, symulatory rolnicze są popularne, zróbmy jakiś symulator, nie? Co nas, nie stać na licencję? No ale pytanie właśnie, czy to też by odniosło taki sukces, nie? Farming jest już na rynku tyle lat, już ma tak oddaną społeczność. Mody do tej gry też są już, no, można powiedzieć, tak opanowane, że teraz gdyby wszystko miało przejść na jakąś nową grę, no to podejrzewam, że za długo by nie potrwało, nie? Granie w tego typu gierkę, no bo ludzie by się za szybko odbili, no bo byłoby zbyt, na przykład, trudno coś zrobić i tak dalej. Farming jest już po prostu tyle lat na rynku, że on ma tak ugruntowaną pozycję, że no, nie wiem, nie mam pojęcia, co mogłoby go z tej pozycji strącić. Więc tutaj w pewien sposób właśnie ten nasz punkt piąty i punkt czwarty na tej mojej liście się troszeczkę łączą. No. Rolników, mimo że się o nich mało mówi, przeważnie tylko w kontekście jakichś protestów i tak dalej, rolników jest bardzo dużo i kiedy oni się rzeczywiście rzucą na jakąś grę, no to okazuje się, że potrafią namieszać w listach sprzedaży. No, tym bardziej, kiedy gierka nie ma konkurencji, no to wtedy już uzyskujemy taki sukces, jaki właśnie prezentuje nam Farming. Przechodzimy do punktu trzeciego i tutaj możecie się ze mną spierać, że to może nawet jest mniej ważne niż te wymienione przeze mnie przed chwilą powody, ale ja uważam, że nie do końca, bo na miejscu trzecim mam tutaj rozpisane to, mam po prostu napisane chillout, ale spróbuję to jakoś teraz bardziej rozwinąć. Chodzi mi tutaj o to, że praktycznie wszystkie osoby, z którymi gdzieś tam się spotkałem i sobie grają w Farminga tak hobbystycznie od czasu do czasu, mówią, że właśnie Farming czy ETS, tego typu gierki, zazwyczaj właśnie symulatory, są idealnymi grami, żeby sobie tak, wiecie, usiąść, odpalić, porobić coś i się po prostu wyluzować. Naprawdę mało jest gierek, które aż do tego stopnia potrafią człowieka odprężyć i sprawić, że no po prostu się siedzi spokojnie, nic się człowiek nie denerwuje na... Znaczy, to zaraz do tego też przejdę. Nic się człowiek nie denerwuje, tak jak na przykład, nie wiem, grając sobie tam w CS-a czy coś, że kurde, jak to nie weszło, nie? Czy skąd on wyszedł? Jaki timing?
Tutaj czegoś takiego nie ma. Jedyne, na co możemy się w tej grze denerwować, to jak nam, nie wiem, bugi się jakieś pojawią i nam ciągnik zacznie latać w powietrzu, albo nie wiem, belki nam się rozwalą po całej mapie. No to na tego typu rzeczy możemy sobie ponarzekać, ale generalnie jest to gierka tak bardzo chilloutowa. Odpalamy sobie ciągniczek czy kombajn, jedziemy sobie na pole, robimy coś, gramy sobie, nie wiem, godzinkę i już, nie? Nie ma praktycznie żadnego stresu w tej grze. Tym bardziej jak jesteśmy młodsi, jak jesteśmy jeszcze dziećmi. To jest idealna gra właśnie na takie pokojowe, peaceful granie, nie? Więc ktoś może powiedzieć, że to jest mało ważny powód, ale ja uważam, że jako właśnie gra do takiego wyluzowania się, no jest idealna. Jest mało gierek, które aż tak bardzo wpływają na to, że po prostu jesteśmy wyluzowani, tak? No wiadomo, że jest masa gierek, w których ktoś może się czuć dobrze, że może sobie odpalać właśnie, bo no, uwielbia grać w jakąś gierkę. Farming po prostu mało nas angażuje, nie wymaga od nas wiele, nie? To nie jest jakaś strategia ogromna, że tutaj musimy, kurczę, nie wiem, jakimiś oddziałami zarządzać, bo tutaj nas zaraz zmiotą z planszy albo tego typu rzeczy. Okej, okay, jest ekonomia w farmingu, musimy tam się przejmować, wiadomo, że, nie wiem, zwierzęta nam wyzdychają, patrzymy na ceny na skupie, ale jeśli ktoś rzeczywiście się bardziej w to wczuwa, nie? Bo jeśli jest sobie taki niedzielny gracz, czy nawet osoba, która rolnictwa nie za bardzo ogarnia, no to co ona sobie, wedle tych samouczków, odpali sobie tę gierkę, popatrzy jak coś się robi, wychodzi, no i jest totalny luz, nie? Więc jako właśnie taka gierka do wyluzowania się, no farming jest idealny i myślę, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego ta gra jest aż tak popularna, bo jest, to jest właśnie, myślę, że największy powód, dlaczego tę grę kupują osoby, które z rolnictwem nie mają dużo wspólnego. Znałem parę takich osób właśnie, którzy mówią, że on tam nie ogarnia rolnictwa, ale gierka jest właśnie świetna, żeby sobie odpalić. Czy nawet wśród streamerów, nie? Streamerzy sobie to często też odpalali, jak jeszcze farming był wśród streamerów popularniejszy. Myślę, że to właśnie czasy 17, 19. Ale masę takich osób nadal można gdzieś na YouTubie czy na Twitchu spotkać. Okej, okay, przechodzimy do dwóch najważniejszych powodów. Zdecydowanie najważniejszych. I myślę, że jeśli tamte byśmy sobie mieli tak umieścić w jakimś, nie wiem, procencie, dlaczego one wpływają na popularność tej gry, no to tamte by sumarycznie zajęły ze 20, a te dwa powody to można śmiało rozdzielić po 40% i one razem w 80 wpływają na to, czemu tak często farming jest kupowany. Na miejscu drugim wypisałem sobie tryb multiplayer. Wyobraźcie sobie teraz farminga bez multiplayera, tak? Jeśli się chcecie teraz ze mną wspierać, że co, multiplayer? No przecież ja na singlu sobie gram i jakoś niepotrzebny mi jest ten multiplayer do grania, nie? Ale pomyślmy sobie, ile osób w tę grę gra na multi. Zobaczcie sobie, ile jest serwerów. Gdyby nie było multiplayera w tej grze od czasów 11, przypominam, zobaczcie, ile mniej serii na YouTubie wśród farmingowych YouTuberów by było. Bylibyśmy skazani tylko na jakieś tam samotne granie i w ogóle, a ta gra jest świetna, jest po prostu idealna na multiplayer. Jeśli ktoś chce sobie właśnie z ziomkiem jakimś, czy z grupką nawet znajomych pograć, no to jest naprawdę też coś świetnego, nie? Często ludzie szukają gier jakichś kooperacyjnych, tak jak na przykład właśnie Far Cry'a można sobie przechodzić, całą kampanię w koopie, Dying Light, który był ostatnio na Epiku, też do odebrania. Tego typu gierki, owszem, są fajne do przechodzenia, no ale wiadomo, kończy się fabuła i już za mało, za dużo tam, znaczy, do roboty w tej grze nie ma, nie? A farming, jeśli zmienimy mapę, zmienimy mody, czy zmienimy kumpli, bo tak też można, farminga da się grać bez końca praktycznie, nie? I ta gra na multiplayer jest świetna, nie wiem, jeden kosi, drugi czeka z przyczepą. Jeden ma swoje gospo, drugi ma swoje, albo nie wiem, razem na jednym gospodarstwie, czy w ogóle jakiś giga PGR. Możliwości są niemalże nieograniczone. Można robić, co się żywnie podoba w tej gierce, można trollować znajomych, można im pomagać. Multiplayer jest świetny. Wiadomo, że ma też jakieś swoje tam niedoróbki, jakieś te problemy z synchronizacją i w ogóle, ale nadal bez multiplayera ta gra naprawdę, ale to naprawdę sporo by straciła i myślę, że tutaj
większość się ze mną zgodzi. No i nie rozgadując się za bardzo na temat tego multiplayera, przejdziemy sobie, myślę, do powodu numer jeden, czyli zdecydowanie najważniejszego. Myślę, że tutaj większość z was się domyśla, o co chodzi, jaki to jest powód. Oczywiście mody. Mody, mody, mody i jeszcze raz mody. Ta gra bez modów byłaby martwa. W tej grze by się nie działo nic. Ta gra by się znudziła po, nie wiem, tygodniu grania. Oczywiście nie besztajcie mi tutaj z błotem już. Ja wiem, że są osoby, które potrafią na przykład grać setkami godzin na oryginalnych mapach, na oryginalnych maszynach. I okej. Jak najbardziej to szanuję. Często jest tak, że właśnie jak farming wychodzi, to się tam tworzy jakiegoś save'a na oryginalnej mapie, no bo po prostu modów jeszcze nie ma. Ale nie oszukujmy się, no zdecydowana większość graczy gra na modach. Zobaczcie tylko, jak ModHub jest popularny, jak bardzo te mody tam się pobierają. To tylko pokazuje, że no twórcy sami nawet przykładają ogromną wagę do tych modów i myślę, że są świadomi, że gdyby nie te mody, no to ta gierka by raczej aż tak popularna nie była. Powiem tak, farming może sam w sobie być popularny po premierze, nie? Przez chwilę, ale czymś, co trzyma tę grę przy życiu, są właśnie mody. Nieważne, ile DLC wypuścili Giantsi już na przykład tam do 22 czy do 19, żadno DLC nie da nam tyle frajdy z gry, co mody. I tak było w każdym farmingu. Zobaczcie sobie, czym byłaby 13 bez modów, czym byłaby 11 bez modów. W 15, w 17, w 19, w 22, w każdym praktycznie farmingu wszystko się kręci wokół modów. Najbardziej właśnie myślę, że wpływ to miało też na popularność tej gry w niektórych kręgach, no bo czy ta gra byłaby aż tak popularna w Polsce, gdybyśmy sobie nie mogli pojeździć jakimś, nie wiem, bizonem, jakąś 60-ką, no nie wyobrażam sobie tej gry po prostu bez tych maszyn, nie? Choćby nawet jakoś ciulowo zrobionych, ale musi być zawsze ten polski akcent w każdym farmingu. No i myślę, że tutaj się zgodzicie, że no mody zdecydowanie najbardziej napędzają tę grę i dlaczego jest ona aż tak popularna. Więc no to jest najważniejszy powód i myślę, że tak jak mówię, twórcy też są tego w pełni świadomi. W przeciwnym wypadku by tego ModHuba nie robili. A tak jednak jest to, no myślę, że teraz największy zdecydowanie serwis z modami. I oni doskonale o tym wiedzą, że na mody zawsze będzie chęć. To znaczy, modmakerzy zawsze będą i zawsze będą ludzie, którzy te mody będą po prostu pobierać. Ta gra się kręci wokół modów, wokół map i gdyby nie to wszystko, no to naprawdę by to wszystko kulało i błagało o pomoc. Wyobraźcie sobie te wszystkie godziny, które spędziliście gdzieś, czy to na polskich, czy zagranicznych mapach, z waszymi ulubionymi ciągnikami, kombajnami, które też były z modów. Gdyby teraz to wszystko nam zabrać, no myślę, że wtedy byłyby lepsze gierki zdecydowanie do grania. No i dobrze, tym tematem sobie zamknęliśmy tutaj naszą listę powodów, dlaczego farming jest aż tak popularny. Piszcie swoje jakieś przemyślenia w komentarzach. Myślę, że też znajdziecie na pewno jakieś powody, dlaczego ta gra jest tak chętnie kupowana, tak aż tak po prostu popularna, jak na symulator, nie? Ta gra po prostu rozpromowała symulatory też, mam tutaj takie małe wrażenie. Ta gra i ETS to są, myślę, że dwa najpopularniejsze symulatory na świecie. Wcześniej nam się kojarzyły z jakimiś, wiadomo, tanimi gierkami za dychę z, nie wiem, z płatków, nie? A te dwie gry naprawdę sprawiły, że symulatory potrafią być czymś świetnym. No bo oczywiście mamy też symulatory jakieś tam, na przykład wyścigów czy coś. Assetto Corsa jest też symulatorem, ale nie ma w nazwie tego simulator, nie? A przecież zanim powstała właśnie dziewiątka czy ósemka, no to simulator to było raczej kojarzone z takimi tanimi grami typu, nie wiem, jak tam jest, symulator chyba koszenia trawy, nie? Czyli praktycznie jedną rzecz cały czas robimy, a tutaj jest to naprawdę pełnowymiarowa gra z masą modów, z ogromną społecznością. Tego się chyba raczej kiedyś nikt nie spodziewał. Myślę, że sami Giantsi też nie. Więc cóż no, taki to nasz ten farming jest Asior. Wyrósł na ogromną markę i
tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, jakie według was są jeszcze powody na popularność farminga. Z chęcią wam będę odpisywał, czy to będę się kłócił może z niektórymi. No bo jestem świadomy tego, że tutaj te powody, które ja podałem, no nie wszyscy się muszą z nimi zgadzać, ale myślę, że jednak większość tutaj, no myślę, że mnie poprze. Cóż więcej można by wymyśleć? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale was jest więcej, więc im więcej głów, tym więcej tutaj wymyślimy. Piszcie w komentarzach, ja was zapraszam na kolejne odcinki, czy to takie pogadankowe, czy zwykłe. No i tak jak już mówiłem, zachęcam do wbicia na Discorda, no bo myślę, że warto czasami zobaczyć swój screen na odcinku, totalnie się tego nie spodziewając. Trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko, na razie i cześć. Wpadajcie jeszcze raz na Instant Gaming po fajne giereczki.